przerwa na dwójkę. W tym odcinku dowiecie się, co wydarzyło się w roku szkolnym 2018-2019. Zapraszam do oglądania. Uczniowie klasy 1B 16 marca zorganizowali happening w Rynku Legnickim, który miał na celu promowanie nowego spektaklu legnickiego teatru Wyzwolenia. Jednym z najważniejszych wydarzeń w roku szkolnym było zorganizowanie Dnia Otwartego, który tradycyjnie odbył się w pierwszy dzień wiosny. Przygotowaniom do tego wydarzenia towarzyszyło wiele trudu i zaangażowania oraz wielomiesięcznej pracy wszystkich naszych uczniów. Przygotowanie sal i dekoracji, przeszkolenie osób oprowadzających i z punktów informacyjnych oraz zorganizowanie grupy technicznej. To wszystko pochłonęło ogrom czasu i wysiłku, ale jak widać, było warto. Tegorocznym tematem był kosmos i przyszłość. Klasy inspirowały się m.in. Gwiezdnymi Wojnami, Awatarem, Sex Missją czy Matrixem. Każdy, kto chciał, mógł się wybrać w kosmiczną podróż, a liczne atrakcje i konkursy sprawiały, że młodzież chciała zwiedzić wszystkie zakątki dwójki. Po zapoznaniu się z atmosferą panującą w naszej szkole, teraz już tylko od uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zależy, jaki podejmą wybór w trakcie rekrutacji. Z ich reakcji wynika, że chcieliby zostać uczniami dwójki. Drugie LO szczyci się szeroką gamą działań artystycznych, szczególnie w sektorze muzycznym. Wśród naszych uczniów są producenci muzyczni, raperzy, soliści oraz chórzyści. Należy wyróżnić działania chóru Cantus, który swoją działalność prezentuje zarówno na forum szkoły, jak i całego miasta. Otwierali rok akademicki na PWSZ-cie, występowali podczas obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz uświetniali wiele wydarzeń szkolnych. Warto tu wymienić występ podczas rozdania belfrów, czyli nagród dla nauczycieli, występ w trakcie szkolnych jasełek oraz podczas koncertu charytatywnego. Rok szkolny tradycyjnie już rozpoczął się otrzęsinami klas pierwszych. Starsi koledzy nowych uczniów przygotowali im prawdziwy chrzest bojowy. Pierwszoklasiści bowiem musieli przejść serię wymagających konkurencji, które miały wprowadzić ich we wspólnotę uczniowską naszej szkoły. Jak się potem okazało, była to świetna okazja do nawiązania nowych znajomości oraz na pogłębienie integracji międzyklasowej. Już po raz drugi w naszej szkole odbyła się wyjątkowa akcja – komórkomania. Była ona połączona z rejestracją potencjalnych dawców komórek macierzystych. Cała akcja trwała tydzień i zakończyła się finałem w piątek 30 listopada. W tym czasie nasi uczniowie byli zaznajamiani z tematyką przeszczepu szpiku kostnego. Nasz tegoroczny wynik to 33 osoby zarejestrowane. Równolegle z tą akcją trwała także zbiórka pieniędzy na cele DKMS. 7 grudnia w naszej szkole odbył się coroczny maraton pisania listów. Akcja ta, organizowana przez Amnesty International, pozwala nam na solidarne przeciwstawianie się naruszeniom praw człowieka i pisaniu listów do różnych organizacji. W tym roku pisaliśmy listy w sprawie kobiet z 10 państw, które otwarcie przeciwstawiały się naruszeniom praw człowieka. Razem napisaliśmy aż 1323 listy. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła także wystawa pod tytułem 10 rzeczy, które jeszcze 100 lat temu były niedostępne dla kobiet. Inspiracją do stworzenia tej wystawy była setna rocznica nabycia przez Polki praw wyborczych. W tym roku z inicjatywy uczniowskiej powstało wiele ciekawych przedsięwzięć. 24 listopada nasi uczniowie ochoczo zaangażowali się w akcję Liść. Polegała ona na uprzątnięciu szkolnego podwórka z liści przed zimowymi opadami śniegu. 1 marca w naszej szkole odbył się konkurs retoryczny dla klas pierwszych. 8 uczestników miało szansę sprawdzić się na forum w 3 etapach. Pary losowały tezy. Przykładową z nich był: dzisiejszy system nauczania to zasada 3 zetek, zakuć, zdać, zapomnieć lub czy egzamin maturalny z matematyki powinien być obowiązkowy. Następnie w każdej parze losowano stanowisko, kto będzie przemawiał za, a kto będzie przemawiał przeciw danej tezie. 24 stycznia w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Uczniowie chętnie brali udział w debatach, jak i w akcjach przedwyborczych. Przewodniczącą samorządu została Marta Sobiechowska z klasy 2 A. Wiceprzewodniczącą została Iwona Łazarów z klasy 1 B. Członkami samorządu zostali także Marcel Zieliński z klasy 2 E oraz Mirela Król z klasy 2 C. Honorowe miejsce w samorządzie zajął także Dawid Zelen z klasy 2 B jako minister propagandy. 29 marca odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona zorganizowana przez klasę 2 B. Uczniowie w ciekawy sposób zaprezentowali epizody z życia Stanisława Wyspiańskiego, ilustrując je przykładami dzieł artysty. Dzięki przedstawieniu mieliśmy okazję spojrzeć na patrona jako dramaturga, malarza, twórcę witraży, ale także na męża i troskliwego ojca.
zakończyła się 9. edycja powiatowego konkursu historycznego Omnibus Legnicki. Rywalizacja dotyczyła ziemi legnickiej w okresie 1740-1945. Pierwsze miejsce uzyskał zespół szkół imienia Jana Wyrzykowskiego w Krotoszycach. Trzecie miejsce uzyskało gimnazjum w Spalonej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w konkursie. Od 3 do 13 października uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w wymianie uczniowskiej z Wuppertalem. 17 uczniów miało okazję mieszkać przez 10 dni u niemieckich rodzin, gdzie mogło szlifować język oraz poznać tamtejszą kulturę. Uczniowie uczestniczyli w lekcjach w tamtejszym gimnazjum oraz mieli wiele wycieczek. Cały wyjazd młodzież ocenia jako bardzo udany i niezapomniany. To by było na tyle w tym odcinku. My życzymy Wam wesołych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. Idealnie.